Co to znaczy być dobrym szefem? Jakiego miałaś, miałeś, może masz dobrego szefa? Jakie cechy wymienisz? Być może takie jak tutaj na liście. Osoba, która jest empatyczna, która potrafi słuchać, motywować. No tak, zwykle na to zwracamy uwagę. Ale zarządzanie i bycie szefem to są cztery obszary. Obszar przewodzenia, motywowania jest tylko jednym z tych obszarów. Te obszary to planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie. Ja widzę, że często przychodzi nam z trudnością. Planowanie i kontrolowanie, czyli ten pierwszy i ostatni element. Zamiast planować mówimy, a zobaczymy, jakoś to będzie. Przygotujmy się na wszystko. Nie, zaplanujmy to, co się dzieje. I też kontrolowanie. Widziałem w niektórych organizacjach, gdzie pracownicy się burzą, gdy szef przychodzi i pyta, powiedz mi, co robisz. A dlaczego mnie pytasz? Nie ufasz mi. Nie chodzi o to, czy ufam, czy nie ufam. Jestem twoim szefem, płacimy Ci wynagrodzenie i mam prawo oczekiwać, że zobaczymy, w jaki sposób wykorzystujesz czas pracy. Także. Pamiętajmy, że bycie dobrym szefem to nie tylko przywództwo, ale to cztery elementy, czyli planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie.